Dzień dobry Państwu, witam 25 maja ze studia telewizji Imperium w Gliwicach. W dzisiejszych wiadomościach powiemy o nożowniku w centrum miasta, o nowych rondach i ulicach, które doczekały się swoich nazw, a na koniec powiemy o jutrzejszym Bożym Ciele. Agnieszka Chlewicka-Bac, zapraszam do oglądania. Do zuchwałego incydentu z użyciem broni białej doszło w jednej z firm w centrum Gliwic. Do jej siedziby w godzinach porannych wtargnął 35-letni mężczyzna uzbrojony w nóż, którym próbował steroryzować właściciela firmy. Pracownicy zakładu wezwali na pomoc policję, która przybyła na miejsce w ciągu kilku minut w sile dwóch radiowozów. Mężczyzna odrzucił broń, jednak po chwili ponownie zagroził funkcjonariuszom użyciem kolejnego noża. Sprawna interwencja funkcjonariuszy pozwoliła na obezwładnienie mężczyzny bez użycia broni palnej. Mężczyzna został odtransportowany do szpitala psychiatrycznego celem obserwacji. O jego przyszłości zadecyduje prokuratura. W związku z oddaniem do użytku gliwickiego odcinka drogowej trasy średnicowej uruchomiono także kilka nowych ulic, rond i mostów, które umożliwiają komunikację nowym odcinkiem trasy. Na ostatnim posiedzeniu Rady Miejskiej gliwiccy radni przegłosowali nowe nazwy dla ulic i rond. I w ten sposób na planie Gliwic pojawią się m.in. rondo doktora Stanisława Byliny łączące ulice Sienkiewicza i Dibuła, rondo franciszkańskie, rondo królewskiej Tamy, rondo Leona Wyczółkowskiego, rondo Macieja Płażyńskiego, rondo Stanisława Fryzego i rondo Alberta Einsteina. Na Sikorniku pojawią się rondo Pliszki i ulica Bogatki. Zgodnie z przewidywaniami Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przesądziło o wciągnięciu gliwickiego odcinka DTS w sieć dróg krajowych. Już jutro Boże Ciało. Ulicami wszystkich miast i wsi przejdą procesje wiernych Kościoła katolickiego. Nieczynne będą sklepy wielkoformatowe. Autobusy komunikacji miejskiej jeździć będą według rozkładów na niedzielę i święta. Zawieszony został rozkład linii 250. Według rozkładów, jak w dni wolne w centrach handlowych, poruszać się będą linie 59, 194, 710 i 850. Linia nocna 692N ma kursować bez zmian. W piątek, 27 maja, wszystkie linie kursować będą jak w soboty, poza liniami 840 i 870, które kursować będą jak w dni robocze. W Boże Ciało palmiarnia będzie czynna w godzinach od 13 do 18. Nieczynne będą pływalnie Delfin i Mewa. Chętni mogą skorzystać z kortów tenisowych przy ulicy Kosynierów. To już wszystko, co przygotowaliśmy dziś dla Państwa. Zapraszam do oglądania nas na stronie tvimperium.pl oraz odwiedzania naszego Facebooka, Instagrama oraz kanału na YouTubie. Zapraszam na prognozę pogody na czwartek. Tymczasem dziękuję za uwagę i życzę dobrego popołudnia.